My pasję do rzemiosła mamy we krwi. To cały czas człowiek gdzieś tam szukał, tak, miejsca, gdzie będzie mógł poznać ludzi z branży, wymienić się doświadczeniami. No Bartek od małego już zasuwał na dachy z nami i robił. Podawał deski, podawał łaty, sprzątał na tym. Uczył się od małego po prostu. Na samym początku swojej działalności wrzucałem jakieś posty ze swoich realizacji i tam wjechały komentarze, że cieśla niech robi cieśliłkę, dekarz niech robi dekarkę, blacharz niech klepie tą blachę, tak? Po paru latach stwierdził, że drewno go tak nie ciągnie jak metal i zaczął z metalem. Najpierw z ocynkiem, potem z cynkiem i aluminium, w końcu na miedź przyszła czas i pracuje obecnie we wszystkim. Dzięki internetowi też chwycił dużo znajomych, od których się cały czas uczy. A ja się starałem się robić wszystko jak najlepiej potrafię. Każde kolejne zlecenie robiłem lepiej. I to tak naprawdę zaczęło to scalać, to całe rzemiosło, to jest kwintesencja, scalenie cieśliłki, dekarki, blacharki, tak? Pokażę wam swój świat, a w sumie trzy światy, których ponoć nie może scalić jedna osoba. Ja jak zaczynałem, to w internecie była cisza tak naprawdę. Nie było akademii, nie było jakichś tam cyklu szkoleń. Od producentów trzeba było się naprawdę wyprosić o to, żeby pokazali co, jak zrobić. Rozwiązania trzeba było szukać, tak, po książkach, po może jakichś katalogach. Gdzieś tam trafiliśmy na Budmę, tam się poznało fakt ciekawych ludzi. Była też impreza, salon dekarski, tak, a Dachforum, no to jest strzał w dziesiątkę, tak? Tam wymieniasz doświadczenia, spotykasz ludzi zakręconych na punkcie dachów, ogólnie rzemiosła. Tam pasja całkowicie rządzi, tak? I prawdziwe rzemiosło. To bo takie motto było, że tego co się nauczysz, to ci nikt nie weźmie.